Dzień dobry. Cześć wszystkim. Witamy Was w podcaście W ogóle Poland. W ogóle, co myślisz? Odcinek numer. Rybuś, który jest numer? Rybuś leży na stole obok tutaj mikrofonu i nam towarzyszy. No, bo został wniesiony na stół. Jezu, tak, ale jaki jest Ale z zmęczony. tego względu, że pod stół, jako że mamy takie skromne mieszkanko, bym Tak, powiedział. i zawsze musimy wysuwać, wiecie, stół, jakieś tutaj pufy. Tak, Do że tego jeżeli stołu. coś chcemy nagrać, to wszystko się tutaj trzeba rozłożyć. Tak. I pod stołem mamy dwie pufy. I one są tak schowane, takie, One są wiecie. schowane, bo na stole jest takie sztuczne futerko. Jak taki obrusik Pewnie na stories bogacki. widzieliście Tak. to futerko. Ludzie piszą w ogóle, że wygląda jakby był wielki budyń. Super. Super. No i ten budyń jest taki duży, więc on jakby zakrywa stół tak po bokach też Tak. częściowo. Więc jak on się tam chowa, to Rybuś macie tak. taką. Rybuś wchodzi wtedy na właśnie te pufki i ma taką swoją norkę, gdzie jest totalnie ciemno Tak. i jest taki bezpieczny. No ale jak potrzebujemy pufek, żeby usiąść na nich, to trzeba przenieść Rybusia. No. Przeniesiony został na stół, leży obok mikrofonu. O, właśnie ziewa. Ziewa. Ale on jest bezdźwiękowcem. Tak, on Bardzo jest rzadko. Rzadko kiedy jest jakiś Jak cokolwiek jedzonko, dźwięk, co? cokolwiek. Mi się wydaje, że on po prostu nie został nauczony chyba, nie? On przecież przyszedł No. do nas, jak miał 3 tygodnie. Nie wychowywał się z innymi Tak, bo kotkami, no tamta też. wariatka to drze bardzo Tak, często. tak, tak. No, dobra, ale słuchaj, bo jakby u nas się strasznie dużo dzieje. Strasznie, Oczywiście aż za ale dużo i mam powiem tego wam, dosyć. że jest po prostu dramatycznie, bo jest strasznie dużo po prostu roboty i wszystkiego dookoła. No tak, ale nie tylko robotą się żyje, też trzeba pamiętać o jakichś innych rzeczach i tak na przykład dzisiaj byłem u babci. Tak, byłeś u babci, ja Byłem wtedy u babci. montowałem wideo. Tak, Tak, byłeś u bo babci. wiecie, no co jakiś czas wypada zajrzeć, szczególnie, że mamy plany wyprowadzkowe, więc te wizyty takie będą rzadsze, więc no i zresztą wypadało jakby poinformować osobiście No o tym tak, żeby się tam pomyśle. nie dowiedziała przez osoby trzecie, bo to tak chyba wypada bardziej. Tak, no i byłem u babci, to może jeszcze hit w ogóle powiem, no to tak nie brzmi w sumie, ale no co mam ukrywać, No nie nie wiem. brzmi jakoś o mnie dobrze, ale to była naprawdę wyjątkowa sytuacja, ja mam tutaj świadka. Ale że co? No, że o której wstałem, o której się Jezus, obudziliśmy. wiecie, o której się obudziliśmy? Obudziliśmy się przed 12, przed O południem. 11:45 ja się Ale obudziłem. najlepsze jest to, że był budzik ustawiony Tak. wcześniej, a ja miałem taki dobry sen o mordowaniu ludzi i po prostu Tak. tak mi się No, dobrze zaraz nam wyłączą spało. monetyzację znowu, pięknie. No i byłem umówiony na 12. A No to jest wstałeś za el skandalo. 15. No tak, ale ja nie pamiętam, kiedy ostatnio coś takiego się stało. Chyba po prostu już mój organizm się wyłącza, bo zawsze budzik jest na 10. I zazwyczaj, wiecie, no tam się poleży 5-10 minut dłużej, a tutaj wyszło prawie 2 No. godziny. No dobra, no ale ogarnąłem się szybko i tam trochę spóźniony dotarłem. I wiesz, co na mnie czekało? Co? Frytki. W południe? Tak, frytki. No, bo jak już dotarłem, to było przed pierwszą, no niestety, ale całe szczęście mój brat dotarł na miejsce o czasie. Wykazał się większą dojrzałością. No ale jest starszy, więc jakby powinien. Jego, wiesz, wypada mu. Tak, więc on jakby dotrzymał towarzystwa. A moja babcia, wiesz, chce nadążyć, nie? Nie, no dobrze. No i co? I frytki, ale same były frytki? No, z kotlecikami. O. I ogórkami. I ogórki? Ale kiszone? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, Czy czy to nie mało były. solne Właśnie nie może? wiem, czy to nie były bardziej małosolne, ale przywiozłem je, więc musisz je sprawdzić. Ja Myślę, że lubię myślę, że wszystkie kiszeniaki małosolne, musisz wszystko. przeprowadzić degustację. Bardzo chętnie. Ale, no bo to jest takie danie, bym powiedział, mało babcine. Aha. Ale przed tym było babcine danie, które mi się chyba Czyli najbardziej. jeszcze wcześniej coś miałeś do No, zrobienia? pierwsze danie. A, A co? zupa? Przepraszam. Była Tak, zupa. zupa Jaka? owocowa. Zupa owocowa. To znaczy? No nie. To ja nie wiem, o co chodzi. Czy tylko u mnie coś takiego się jadało, bo u mnie nigdy moja mama nie robiła. To moja babcia zawsze robiła. Zupa owocowa to jest po prostu kompot z kruskami. O Jezu, wiem, co to Ja nie wiem, jest. skąd Ja to też się jadłem coś wzięło. takiego w To dzieciństwie. właśnie chyba myślę, że też jak się po prostu, nie wiem, mieszkało na przykład na wsi, miało jakieś owoce, No. to łatwo to było może taniej zrobić. Nie wiem, No o co tak, chodzi. tak, myślę, że tak. Ale Ale to była. jest smaczne. Nie no, to jest smaczne. Słodkie, kluchy, No pycha. tak, spoko. No. Bardzo takie i orzeźwiające właściwie, Tak. zwłaszcza może być też na, może być na zimno, może być na ciepło, wyobraź sobie. Tak. No i była wiśniowa. Bo są wiśniowa albo truskawkowa jest Truskawkowe, zazwyczaj. tak. Ja wolę wiśniową osobiście.
Tak, bo ty nie jesteś za bardzo Ja nie truskawkowa. jestem za bardzo truskawkowy, nie ukrywam tego. I też wiśniowa jednak jest trochę taka kwaśniejsza, bo To jednak, wiesz, tam prawda. cukru się doda, ale jednak jest ten kwasiczek wiśniowy To prawda. pozostaje, To no. prawda akurat. Więc tak mi się akurat kojarzy właśnie. Chyba ta zupa owocowa najbardziej mi się jakoś tak kojarzy z babcią. Z babcią zupa. A mi się z moją babcią kojarzy co? Chyba kojarzy mi się ostatnio malowanie obrazów, bo moja babcia na emeryturze odkryła swoją Pasję. pasję i ma na to teraz też czas i jest tutaj Zresztą też. mamy całe mieszkanie udekorowane. Oczywiście, moja babcia maluje obrazy, Bo babcia po wyobraźcie prostu, sobie. babcia Lucynka po prostu daje obrazy w prezencie i ona Tak. oczekuje i Twoja ona. mama też dostała obraz od mojej I ona babci. oczekuje, że one będą powieszone i czeka na zdjęcia. Oczywiście, że tak. Już kolejne dostaniemy, ale taki super, taki ptaszer, bo moja babcia, wiecie, ma takie różne fazy i najlepsze jest to, bo to jest w ogóle, bo mojej babci można książkę napisać. Moja babcia się nauczyła malować z, uwaga, z YouTube'a. No tak. Tak. Tam robiła Tak. różne tutoriale, pokazywało jej się, jak mieszać farby, tutaj, że olejna taka. Ja się zupełnie na tym nie znam, także mówię wam jakimiś takimi sloganami. Ale miała takie fazy, że malowała na przykład naturę, jakieś jeziora. Teraz ma fazę, że ptaki. I maluje ptaki. Mamy tutaj, właśnie patrzę Mamy. nawet na jednego. Tak. I teraz narysowała takiego ładnego, znalazła zdjęcie w ogóle na Facebooku. O, proszę. Gdzieś tam jej wyskoczyło. Moja babcia jest bardzo nowoczesną babcią. Wzięła sobie, skopiowała to zdjęcie i maluje z tego zdjęcia ptaka, takiego kolorowego. Ale to jest rzeczywiście zaskakujące, że twoja babcia taka jest, stara się być przynajmniej nowoczesna, nie? Bo Tak. w sensie, no to jest w sumie spoko, no w sensie, jeżeli nie ogarniacie, to nie jest coś smutnego, moja babcia, czy złego, moja babcia na przykład nie ogarniał. Nie ma w tym Moja nic babcia ma złego. problemy ogarnianiem w ogóle telefonu już samego w sobie, bo co prawda jest trochę starsza, no ale to też mi się wydaje, że trzeba mieć po prostu taką smykałkę i chęć, nie? Bo to Tak. dużo zależy od chęci. No, moja babcia zawsze była ciekawa świata, więc. Mi się wydaje, że twoja babcia na przykład lepiej może ogarniać momentami niż twoja mama. Tak, Nie też masz mam takiego wrażenia? takie wrażenie, że moja babcia bardziej Bo po ogarnia prostu ją to chyba social interesuje media. bardziej. No tak, no i wiesz, Ona na ma fejsie też. ci wyśle naklejkę, skomentuje Tak, bo moja stories, mama raczej obejrzy. używa tak albo biznesowo totalnie, albo żeby po prostu coś, typu, nie wiem, zobaczyć, co wrzucamy na W ogóle Poland, albo obejrzeć nasze wideo. A Tak. moja babcia też tak sobie, jak ty, surfuje. Surfuje, tak, jest prawdziwym surferem. Surferką jest i po prostu surfuje po internecie i tuż tutaj też się dzieli różnymi jakimiś odkryciami, wykopaliskami. Tak, i też komentuje. Tak, Tak, oczywiście. oczywiście. Moja Trzeba babcia jest. wypatrywać. Trzeba wypatrywać babci Lucynki. Polecam serdecznie, bo też na Facebooku naszym jest stałą komentatorką. Ma chyba zresztą ten order, co tam się dostaje za Lidera? lidera wśród fanów. Tak, moja babcia jest liderką wśród No to fanów. dobrze, no to jest powód do dumy akurat. Oczywiście, że tak. No. No a co tam byś sobie zjadł babci? O Jezu, moja babcia robi pyszne pierogi. Przepyszne robi pierogi. Z kapustą. No to kojarzę z Wigilii. Tak, to robi przepyszne. Chociaż ona uważa, że wcale nie jest, wcale dobrze w jedzeniu jej nie idzie. I jej ulubionym daniem są kanapki. Kanapki. Co Tak. na obiad dzisiaj? Kanapki. Kanapki. Moja babcia kanapki na obiady. No i jest to tak naprawdę praktyczne dosyć, no, No wiesz, jak jeżeli. mieszka sama, to po prostu jej się nie chce stać po prostu 3 godziny przy garach, żeby później, wiesz, 15 No minut wiem. sama zjeść Wiem o coś. co Wiesz, ci co chodzi. chodzi. No, tak, no. A jeżeli lubi kanapki? Bo wiesz o co Lubi. chodzi, bo kanapki mogą być naprawdę różne. Tak, to prawda. Kanapki to jest tak szerokie słowo. Ja myślę, że nikt nie jest w stanie tego ogarnąć, bo po prostu wszystko może być inne. Wszystko może być inne. No, Taka jest prawda. więc jakby super. Jest po prostu, no, szefem kanapkowym. Oczywiście, że tak. I to jest super. Maluje sobie, je kanapki, No i dzwoni tak do trzeba żyć po mnie. prostu. Tak. No. I moja babcia też jest super, bo jak ona czegoś nie rozumie, to po prostu dzwoni i pyta się mnie. Wyskoczyło mi powiadomienie. Czy mam nacisnąć OK? Ale wszystko przeczyta i Tak, wyjaśni. przeczyta, wyjaśni. O Jezu, na pewno jesteście w INBie, że nowy Facebook wszedł. O Boże, i co, ona jest jaki team? Z team stary. Stary No to tak Facebook. jak ja. Moja babcia tak się wkurzyła, zadzwoniła do mnie taka wściekła po prostu, nie na mnie, ale na Co tu się sytuację. stało? Co tu się stało? I ona nie może, to jest obrzydliwe, ona nie może z tym żyć i ma mi to zmienić. Ja na szczęście już wiedziałem, jak to się zmienia, bo to była po prostu INBA A to międzynarodowa po można prostu. zmienić?
już nie można, bo... No, czyli już się pogodziła. Już musiała. Ale to tak zazwyczaj jest. Wiele osób właśnie tak narzeka na nowości, nie? Może no. Niby boi się, a później to... No wiesz, ten stary Facebook był tyle lat, że po prostu wszyscy przywykli. Ja na przykład uważam, że nowy Facebook jest o tyle lepszy, że mi się o wiele szybciej ładuje na laptopie w sensie. A może to jest kwestia laptopa? Albo internetu. Wiesz co, jak był, miałem już ten nowy laptop, jak był jeszcze stary Facebook i po prostu te strony mi się po prostu ładowały na Facebooku długo. Naprawdę? Tak, teraz mi się ładuje to o wiele szybciej. Nie obserwowałem, a nie wiedziałem, że to tak ma znaczenie. No, ta strona była przeładowana po prostu. Okej. Okay. Informacjami, tymi danymi i tak dalej, a teraz chyba uprościli i przynajmniej ja mam takie odczucie, że mi się ładuje szybciej. Czyli po prostu muszę to sprawdzić. Tak. A mierzyłeś czas? Nie mierzyłem czasu, kurde. Czyli to jest tylko twoje takie, tak ci się wydaje, ale no, nie masz pewności. Nie mam takiego porównania, nie robiłem tego. Rybuś się odwrócił tyłkiem, bo... Rybuś się odwrócił tyłkiem, położył się na gazetach, które zostały są do prasówki przygotowane. Do prasówki. I o co chodzi z tymi kotami, że one zawsze muszą na czymś, jeżeli mają do wyboru leżeć na czymś albo nie leżeć na czymś, to leżą biorą na czymś, tak. Nie? Czy nie wątpię, żeby taka gazeta była, wiesz, jakaś wygodna. Zwłaszcza, że my mamy to, wiesz, futerko takie pyszniutkie, tak. Po prostu aż jest. Ale to jest kwestia, nie wiem, jakiegoś po prostu zajęcia, to jest moje. No, być może, nie wiem. No nie? Nie jestem kotem mimo wszystko. A szkoda. Chciałbyś, żebym był kotem? Ja nie, ale ty byś chciał. Ja bym chciał być kotem. No. Ja no nie ja chcę być człowiekiem, ja wolę być kotem. Jakby można było po prostu się przemienić. A pamiętasz tą panią taką, nie pamiętam jak się nazywa, to co mówili operacja? Na nią właśnie kobieta? No tak, no ale to, że trochę przypominała, to jeszcze nic, no. Ale tam była jakaś taka historia, że ona się chciała upodobnić do kota, bo jej wtedy ukochany kochał kota. Tak? Znaczy to była jakaś taka inba, nie mam pojęcia na ile to było prawdziwe, a na ile po prostu wymyśliła to prasa. Ale tak było. No teraz... Znaczy tak czytałem, nie wiem czy tak było. To jest ciekawe w sumie. Ale ta pani sobie w ogóle żyje, jest teraz w ogóle taką no trochę co, ikoną, wiesz. No i wszyscy tak trzeba ją żyć. Znają. No i, tak. I fajnie. Ej, właśnie co do ikon, no. To ostatnio, dzisiaj wpadłem, jak byliśmy u stomatologa. O Boże, bo jeszcze byliśmy na, u dentysty. Na Oktomamę. Pani. Pamiętasz Oktomamę? Pamiętam, oczywiście. To jest ta pani, która no urodziła chyba ośmioraczki. No. I ona ma normalnie... To, słuchajcie, to były czasy, gdy coś się działo. No. Teraz... I ona ma ponad 100 tysięcy fanów na Insta. Super. Obserwujących. I tam te dzieciaki, cały czas to tylko Jezu, dzieciaki one się... Już mają? Kurde, one lat? Są... No, coś takiego. Wow. One, tak, to już tak myślę, że kłodychy mogą mieć. Nieźle. No i tam jest jakieś happy, przynajmniej z obrazków. Wiecie, jak to the jest. The Happy Family? Tak, ale oryginalne. No raczej. No tam będzie lajkra tylko jedno. No, wiesz. I tak będzie. No, albo i tak będzie. No, tak będzie, słuchaj. No i dobrze, życzę jak najlepiej. Ale moja babcia, ja do mojej babci dzwonię mniej więcej co drugi dzień. Mniej więcej staram się co drugi dzień. A jak nie, to ona zadzwoni. Jak nie, to ona zadzwoni, o sobie. Bo zawsze jest coś do powiedzenia. A widzisz, moja niechętnie. Bo moja ma jednak takie... Jakby, nie wiem, włóczone, że nie wypada. Że co nie wypada? Że nie wypada zadzwonić do, wiesz, do wnuczka, bo to wnuczek powinien dzwonić. A, ale sensie. I chciałaby na przykład coś pogadać czy coś, ale nie. Nie. Dziwne to jest. Jakby, ja mówię do niej zawsze, jakby, babcia zadzwoni po prostu, jakby co, nie? No ale jeszcze nie udało mi się za bardzo. Sporadycznie bardzo. Mhm. Bo to nie jest też kwestia, że ona nie ogarnia tego telefonu aż tak źle. To nie jest, po prostu, wiesz. SMS-a nie napisze. Moja babcia już jest biegła na przykład w emoji, wysyła też naklejki i gify. Tak jest, to prawda. Naprawdę. Ja wiem o tym, bo mi wysyła, no. Tobie też wysyła? Tak. I a ty nie wiesz, o czym my piszemy. A wy piszecie na priv? Tak, czasami sobie piszemy. A o czym? No różne rzeczy. No, ale to jest nasza prywatna wiadomość. Kręca. Nie, ale to jest prywatna nasza wiadomość. Ale ja znam hasło do babci Face'a. Ja też chyba znam. Bardzo możliwe. Zaraz do innej przecież zmieniła. Tak, bo chyba ja będę wiedział tylko. Ustalaliśmy w jednym momencie. Tak było, no. Ej, właśnie, a co do Facebooka, właśnie, Boże, jaki mam po prostu dzieje? Natłok myśli. Pamiętasz, jak mojej mamie zhakowali Facebooka? O Boże! Musimy o tym opowiedzieć, nigdy jeszcze no nie dobra, opowiadaliśmy dawaj. O tym. Moja mama pewnego wieczoru dzwoni do mnie i mówi, że nie może być na swojego Facebooka. I że w ogóle, ja mówię, no dobra, to weź przypomnij hasło sobie na maila. I myślisz sobie, to... Boże, no nie, babcia dałaby radę, a ty to odwalasz. Tak, no i tam poinstruowałem, przypomniała hasło, ale okazało się, że ktoś już zmienił hasło. I okazało się, że jej profil został przejęty przez jakiegoś Francuza. Tak.
w takim średnim wieku, wiecie, taki dojrzały koleś po prostu. Francuz, bo miał francuskie imię i I nazwisko zdjęcie profilowe. i zdjęcie profilowe normalnie jakby jakiegoś żywego typa. No. I po prostu I po przejął jej prostu. konto. A wiecie, mama nie jest jakąś internetową celebrytką, nie miała tam 5 Tak. O co miliardów chodzi? fanów, znajomych, To był whatever. hit. To był mega hit. I nie Ja wiadomo, o nigdy co nie słyszałem o chodzi. takiej sytuacji. Po prostu ktoś twojej mamie zabrał konto, a miała, nie wiem, ze 150 znajomych, nie? Tak, wiesz, I w to ogóle nie znajomi korzystała z typu tego za bardzo. koleżanka z liceum oraz znajomi z pracy, I po wiesz. prostu stała się celem jakiegoś Francuza. O co Ja chodzi? wiem. Po prostu widzisz, ci ludzie to są okropni. Ale nie wiadomo po I co. obraziła się na fejsa. Obraziła się na fejsa i założyła sobie w końcu drugie Po konto. jakimś tygodniu, dwóch. Tak, założyła sobie, ale już bez zdjęcia i już w ogóle się tam nie Jest udziela. incognito. Tak. Bo boi się, że je ukradną i to. Że znowu je Francuz przejmie. No ale to naprawdę można, wiesz, wpaść w jakąś, nie wiem, po prostu dziwną. No bo dlaczego ja? No wiem, Nie? O no co chodzi? Co wiem. jest ze mną nie tak? Bo Czy jak mam ktoś jakby jakieś mnie wielkie śledzi? konto, Jestem ale... jakimś celem? No Od razu właśnie. można sobie do tego stworzyć całą historię. Ja na pewno myślę, że media, tak jak z tą kobietą kot, od razu już by sobie, wiesz, ktoś można by całą historię stworzyć do Oczywiście, tego. że tak. No. Tak jest właśnie. Jezu, przerażający. Jezu, ale mi się przypomniało to. No, po To była prostu, taka dziwna akcja. internet jest przerażający. No jest trochę przerażający. Kradną te Ale konta. to w sumie, no właśnie, widzisz, jak moja babcia nie ogarnie internetu, i nie wiem w sumie, czy ona kiedyś korzystała z internetu nawet. Ja nie widziałem tego przynajmniej. Ona nie ma komputera ani Wi-Fi. I to wyobrażasz sobie takie życie? No, bo wiesz co, większość ludzkości żyła właśnie w czasach No bez właśnie, internetu, ale to więc jest dziwne, nie? i tak się żyło, więc to jest I możliwe. to musi być w sumie no spokojniejsze życie chyba, koniec końców. No, na pewno masz mniej danych dookoła siebie, więc I wydaje pewnie mi się, więcej czasu. tak, i więcej czasu, bo mniej czasu marnujesz na czytanie o ludziach, którzy absolutnie nie mają wpływu na twoje życie. Wiesz, niekoniecznie, no są gazety, nie? Myślę, że moja babcia nie ma, wiesz? Rewi na przykład? Ma? Czasami ma. Tak, Czasami gazety tak, a cenię. czasami się No i zajmuje super. takimi rzeczami, a co? Myślisz, że przecież to nie są takie głupie rzeczy. Nie no, nie Trzeba są. wiedzieć, co się dzieje dookoła, I cały bo czas o nich mówimy, więc no wiesz. właśnie, jakby, więc wiesz, to jakby proszę tutaj ustalić po prostu tak, A to. ma twoje imperium? Wiesz co, nie wiem, szczerze, bywało kiedyś. Na pewno bywało. Ale dzisiaj akurat nie wpadłem. Nie wpadłem, byłem zbyt zajęty jedzeniem frytek. A były Muszę keczupy? przyznać. Keczupy były? Nie, nie było keczupu. Majonez? Nie, nic nie było, szczerze mówiąc, bo już nie chciałem, wiesz, trykować. I po prostu. A też byłem głodny, bo to było moje śniadanie, o czym babcia nie wie, oczywiście. Ale wiesz, moja babcia jest taka na przykład. To jest taka klasyczna babcia, że. Jak usiądziesz do stołu, to nie możesz po prostu coś zjeść, tylko musisz zjeść wszystko. No Wiesz, wiem, o co chodzi? wiem. Po prostu musisz spróbować wszystkiego, a na stole jest wszystko, No wiadomo. więc musisz wszystko spróbować i o wszystkim musisz wypowiedzieć się. I I to no pozytywnie. najlepiej, żeby było pozytywnie po prostu, bo no, lepiej, żeby nie było niepozytywnie, No wiadomo. powiedziałbym tak. Więc wiesz, a tego po prostu jest sporo i no i bywa ciężko. Ale zjadłeś wszystko? No nie dałem rady wszystkiego, ale plus jest taki, że jak czegoś nie zjem, to oczywiście muszę ponegocjować, nie? Warunki niezjedzenia, bo to nie jest tak, że po prostu za pierwszym razem zostaje odpuszczone, ale koniec końców po prostu dostaję to na wynos. I dostałeś, bo widziałem jakieś No grzybki tak, dostałem, więc przyjechały. wiem, że w razie czego ty to zjesz po prostu. Tak. No tak O będzie, to zjem się to na nie muszę pewno. martwić, więc to jest plus. Jeśli nie jest mięskiem, to chętnie przytula. No, więc. Grzybki lubię. I co jeszcze lubisz? Wszystko właściwie. A właśnie, jeszcze mi się przypomniało, że ja w ogóle jestem, wiecie, ja jestem jak odkurzaczek i pojawia się jedzenie, to ja po prostu wciągam to. I No, trwa to ale milisekundę. sytuacja jest też taka, że jedzenie musi się pojawić. No mówię, Bo że jak się niestety. pojawia jedzenie. No tak, ale odmuczony jesteś od chodzenia do lodówki, więc często, jeżeli Nie, to jedzenie jest się za nie daleko. pojawi, to potrafi nie jeść godzinami, dopóki się nie pojawi. To prawda, ale ja to tak mam, ja tak samo z siku. Mogę Ale to może dobrze w sumie, bo jakbyś chodził, tam to mieszczać by. więcej żarów. No No i tak samo z siku mam, że ja po prostu zbieram cały dzień i później No. siedzę pół godziny i po prostu sikam. I wiecie, i po prostu to leci, nie może się skończyć.
No, ale to już jest inna historia. To jest zupełnie inna historia. Jakbyście chcieli odcinek o siku, to ja mogę godzinami Nie, rozmawiać o siku. to można by to wszystko streścić, wiesz, w pół minuty, po prostu siku jest bez sensu. Ale jakby Siku już jest bez mówiliśmy o sensu, tym, tak. mam wrażenie, kilka razy i to nie jest zdanie do zmiany. Po Nie, nie, nie da prostu się nie tego próbujcie mnie zmienić. przekonać. Nie, siku jest bez sensu. Ja jestem przeciwnikiem sikania ogólnie, ale. A właśnie wiem, co chciałem No. powiedzieć. Jeszcze co do jedzenia, żyłem wszystko. Nienawidzę wątróbki. No tak, no to już w ogóle daj spokój, Ale no. To jest jakiś do ekstrim. tego stopnia, że jak były te czasy, wiecie, zielona szkoła, ferie, jakieś strerie, i tam się pisało dzieciakom, na co są uczulone, w razie czego, wiesz, To jak to tam jakieś wpisywałeś? zboża czy coś. I nie to nie to, że dziecko mogło wpisać, bo No. mogło dziecko A, wpisać to pokazałeś wszystko, mamie. czego nie chce. Nie mogło, rodzice musieli to No tak. wpisywać. No i moja mama zawsze już była nauczona, że przekonałem kiedyś i od zawsze mi pisała, że jestem uczulona na wątróbkę. Super, no, ale widzisz, no tak, no nie ma wyjścia, no zresztą trzeba po prostu postawić na swoim. U mnie też babcia tak samo, są wszyscy nauczeni, czego ja nie jem i po prostu tego nie jem. I A po prostu nie to jesz nie jest. prawie wszystkiego. Nie, bez przesady, i po prostu to nie jest mi podawane, bo wiesz, z drugiej strony po prostu ludzie wiedzą, że to się skończy źle. Ale czym się No dla skończy? nich się skończy źle, no po prostu i wiesz, no moją obrazą. Tak, Więc obrazu jakby, dusi. wiesz, to nie jest tak, że po prostu ja tutaj, nie wiem, będę taki Jaki? posłuszny. Nie może tak być. Nie, Trzeba ty to znać swoją nigdy. wartość, kochani. Trzeba znać swoją wartość. Trzeba... No i co trzeba jeszcze? Trzeba, nie wiem, odwiedzać babcię. Odwiedzać babcię, i to jest nasz wniosek z dzisiejszego podcastu. I pomimo właśnie całego zgiełku i wszystkiego, to Pomimo znaleźć... burz, pomimo coś tam, Znaleźć czas. znaleźć czas dla babci, a jak nie odwiedzić, to zadzwonić Tak. i pozdrowić od nas. Tak. Prosimy i dziękujemy i miłego, słodkiego, Do miłego usłyszenia. życia. Pa, pa. Pa!